kolejnym odcinku programu Jeżdżę Bezpiecznie poznasz opinie motoryzacyjne Sebastiana Karpiela, lidera zespołu Zakopower. Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa samochód? Są rzeczy w moim życiu znacznie ważniejsze niż samochód i one główną rolę odgrywają, natomiast samochód służy mi do przemieszczania się. Czy masz prawo jazdy? No, siłą rzeczy, tak. Udało Ci się zdać za pierwszym razem? No już to było tak dawno, że nie pamiętam, ale chyba tak. Dużo podróżując, masz pewnie doświadczenia, jakbyś ocenił poziom umiejętności polskich kierowców w nawiązaniu do kierowców za granicą. Czy poziom umiejętności się różni? Jest jakaś wyższa kultura jazdy? W porównaniu do czeskich kierowców znacznie wyższa. A możesz mi powiedzieć, czy zaczęła Cię jakaś ciekawa historia motoryzacyjna, którą zapamiętałeś, mógłbyś naszym widzom przybliżyć? Kurczę, nie przypominam sobie takowej historii. Nie mam zielonego pojęcia, co by to mogło być. Póki co udaje mi się bezpiecznie przejeżdżać przez drogi i nigdy się nie przytrafiło nic takiego, żeby jakoś na ten temat się rozwodzić. I oby tak było dalej. A czy mógłbyś na koniec naszej rozmowy udzielić kilku rad kierowcom, pieszym, tak żeby na drodze było nam bezpieczniej? Nie należy spożywać alkoholu, wsiadając do samochodu, tudzież wychodząc na drogę na pieszo. I myślę, że to jest podstawowy w tej chwili problem na polskich drogach. No i przemęczenie. Pewnie też trzeba uważać na to, żeby nie jechać niewyspanym, nie szarżować, nie siedzieć zbyt długo za kierownicą. Dziękuję za wywiad. Dzięki.